tulips in a twist. Nie, nie, nie! Hanna boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. But I'm that man, thank you. Najebane koko, znaczy z wakacji. I będzie w końcu rozprawa Beruna. Z tego co kojarzę, będzie we wtorek chyba? Chyba wtorek będzie. Ja jak doszliśmy do wniosku, że ty za bardzo, cześć, za bardzo cię męczymy wszyscy. Podnieś. Ej, ja nie chcę iść na ręce, kurwa, się podniesie. No kurwa, to go podnieś, debilu, no! Hej. No dobra. Co jest ciężkiego w tym? Chcieliśmy cię przeprosić, Jajek, z Globusem, że tak jesteś tak męczony. Kupimy ci za to samochód, super? Andrzejek z lubrykantem tu jest? Właśnie Andrzejek, i co, dostałeś ten? No przyszła paka, stare, dzięki. Jaka paka? Paka lubrykantów, truskawkowe. Zamówiliście mu lubrykanty? No. Truskawkowe. I co ty z nimi teraz robisz? No nic, opierdolę ze smakiem, nie? Do dupy to musisz. No tak, dupy bo tak za dupy chciał. Się wsadza. Dobra, dobra. Dawajcie na card dealera, człowieku, nowe furki są. A czekaj, Jajek, bo ty mi humana spierdoliłeś, nie? Nie, no nie spierdoliłeś, to już wyjaśniliśmy przecież, oddałem ci ten milion. No nie, teraz mi się przypomniało. To no jednak nie będzie. Pieniądze. No ej, no. No nie, bo teraz mi zresztą oczywiście przypomniało, że to odpierdoliłeś, nie? Bo ja mu kupił do Camacho. On będzie ci cieszył z auta. Gdzie jest, gdzie wy? No nie. Jajek leży? Nie, skopany, już pizd dostał. Chodź Jajek, dobra, o, jedźcie naprawić auto, zaraz się złapiemy. Jest już Denis? Ładny kolor. Jest. Podoba ci się to auto, Jajek? Złapane jest, no. Bo chciałbyś takie? Chciałbym jakiekolwiek. Po prostu chciałbym mieć coś swojego. Żebym miał czym jeździć. Widziałeś furę doktorka, jaką ma skubaniec? Skąd on to ma? No bo mu kupiłem. O. Kupisz mi też takie? A będziesz się cieszył, jak dostaniesz taką furkę? No. Naprawdę? No. A czemu akurat tu? Żeby matka widziała, jak ci auto daje, co ty na to? Nie, 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 nie. Nie. Nie, Piotrek. Kurwa. Co ja ci zrobiłem, co? Nowy dzień, wróciłem niedawno. No ja wiem, że wróciłeś. Że troszkę się nie widziałeś ze mną. No ale nie musisz od razu do mnie strzelać, nie? Możemy porozmawiać, pójść na kawę. Strzelać czy nie, popcorn, strzelać czy nie? Lubisz popcorn? Ale z tobą nie zjadę tego popcornu w kinie, bo byś cały f***olił. No jakby był karmelowy, to pewnie ta, ja lubię karmelowy popcorn. A zjadł... Uspokój się. Trzymasz w łańcuch kurwa z wózkiem inwalidzkim. Co nie? No dobra, czekaj, wyciągnę z auta. Przepraszam, jedziemy na szpital, chodź. Usiądźmy. Słucham, co się dzieje? A więc Piotrek, ja postoję. Słucham. Zaczynając od początku, chciałem przepić trochę pół miliona na zdrabkach na kasynie. Miałem dobry humor, zajebiście, podjeżdżam pod kasyno i mym oczom ukazała się asystentka sędziego głównego. Mhm. Właśnie ta, która była na siedzibie i ja jej z dwa tygodnie temu, kiedy to wywęszyłem, tak? Mhm. Urwałem ją. Przesłuchałem i pierwsza informacja, którą się dowiedziałem, była informacja na temat Jajka. Sędzia główny kazał wstrzyknąć mu jakąś substancję, dzięki której miał być namierzalny. Co? I miał... Tak. To było na zlecenie sędziego głównego. No, no, no. I po tej sytuacji to było co, zlecenie, przypominam jeszcze raz, gdzie sędzia nie by wiadomo co robi i tak dalej. Naszych ludzi na minę. Kolejna sytuacja była związana z tobą. Dostałem informację, że sędzia główny rozwija się na ciebie prawdopodobnie do 01
jak były te nagminne porwania tam z doju i tak dalej, to zwalił to wszystko na ciebie. Mhm. I co się okazało najlepsze, że sędzia główny zbiera na ciebie teczki i prawdopodobnie za niedługo będzie chciał cię upić. Ale mnie, kurwa? Tak, ciebie. Ponoć ten mint wysprzęglił się jeszcze na kartel. Sam sędzia zadawał mu pytania na temat kartelu. Sam sędzia główny przy DTU zadawał mu pytania na temat kartelu, rozumiesz? Mhm. I z takich jeszcze najważniejszych informacji to w sumie tyle. No i by trzeba było chyba tą kurwę złapać, co? I porozmawiać też z odpowiednimi ludźmi na ten temat, co z nim dalej. No kurwa, to już jest... Ale jak? Przecież ten sędzia współpracuje z kartelem. Piotrek, no mówię ci, no ta asystentka się ze wszystkiego rozprzęgliła. Fajnie, fajnie z dupy strzeliła, wszystko zajebiście i faktycznie moim zdaniem mówiła prawdę, nie? Przecież on ze mną też współpracował, przecież upierdzieliśmy razem. No upierdzieliśmy razem, no ale wiesz, na pewno jakiś będzie miał problem do ciebie. Na pewno jakiś ma żal albo problem do ciebie, bo bez powodu by tego nie robił, nie? Mhm. Więc myślę, że trzeba wiadomo z kim porozmawiać na ten temat. A jest sygnał do Diego? A nie wiem nawet. A ty nagrałeś to przesłuchanie? Całe, no. Mam to całe nagrane. Jest sygnał. No to wypadałoby się spotkać przed tym okrągłym stołem jeszcze. Myślę, że tak. Muszę zadzwonić się zapytać, czy możemy się spotkać. Aż się wstanę. Halo? Od dzisiaj nie wyzywam Żajka. Bo jak my powiemy sędziemu, że ona się rozjebała na wszystko i tak dalej, co się działo... Ty stój! Ale to jest zastępczyni ta? Tak. Ta 02 medyczka? Nie, to jest ta jego asystentka, co cały czas z nim lata. To jest jeszcze inna baba? Tak. I on łączył stosunki nie tylko kurwa służbowe, ale i poza, tak? Więc ona dużo wie. Sędzia się rucha na trzy fronty. Co powiedział Diego na temat spotkania? Że za niedługo i dać ci informacje, gdzie i o które. Za niedługo znaczy za ile? No chuj wie, no zadzwoń do niego i zapytaj. Dobra, zapytam wprost, bo ja bym wolał przypierdolić stary szybki samolot. No to dawaj samolot i chuj, cii. Zogarniemy. Halo. Jaki jest czas oczekiwania na to wszystko, bo my nie wiemy na co się nastawiać. Jaki jest czas na oczekiwania na to? No myślę, że dobre z 20 minut potrzebuję, bo takie sprawy pilne są, wiesz? Dobra, no to ja ogarnę. To w kontakcie jak coś. No. Mamy 20 minut, zdążymy zrobić samolot? Oczywiście, że zrobimy. Wychodzimy. Dobra, git. Zrobione. Dobra, no sapera musimy, wiesz, zrobić. Coś mi spadło. Nie. Ale jestem kurwa epy. Dobra, wysiadam za róg, rozpierdalam ich, patrzę co się dzieje. Obraz. No kurwa! Opony już nie mam. Dobra, spokojnie. Ja to czyszczę. Doktorek! Wracaj! Idę! Leżę! Weź mnie weź szybko! To wybucha? Pokaż. Puchnie? Dobra, musisz nacisnąć losowe pole. Tutaj już... Dobra, i teraz tak. Tu masz tę jedynkę na dole. Na dole. Wyżej dwa pola. No i teraz tak. Prawo w dół prawym.
te jedynki. Do prawej, do dołu, prawym. Ale jak... A tu? Tak, no, tu prawym. Prawym! A... Aha! O, no, prawym, jeszcze raz. Dobra. No! No jeszcze musisz więcej kurwa! Odkryć. KURWA! Musisz więcej odkryć, tu to jak niestety jest. NO KURWA MAĆ! Bo to jest losowe! Daję, to jest losowe. Jakby tu się powinno odkryć. Po samolocie. Co ty gadasz? Przecież to się powinno od razu odkryć więcej tych. No. Halo. 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 Halo, halo, halo. No co halo, jest, kurwa, halo. Powiesz z jebie? Kurwa, nie robimy już, to dzwoń do kogoś, dowiedz się, kurwa, nie jestem jebaną dyspozytornią. Spierdalaj! Co to, kurwa, ma być? No, to nie jest przypadek, że ciebie zostawił akurat. Ze wszystkich zakładników zostawił tylko ciebie. Nie myślisz, że to coś więcej? Nie, po prostu mnie zostawił. No nie, no wróci zaraz do ciebie. O, Denis myśli. O, o niej pewnie myśli. Pewnie o niej, no. O kurwa, przepraszam. I chuj, pokam się. Oj, ty kurwa. Za 30 sekund Ferrarka może jechać. Dobrze. Przepraszam, czy mogę się poddać? Jasne. Nie. Świetnie. Nie. Zapraszam. Nie! On ma bombę na sobie. No nie, no Denis! Masz ostatnią szansę, żeby mnie przeprosić. Chcą cię przeprosić za to? Tak. Za co? Bo odpierdolę zakładnika i będziecie mieli gwiazd. Nie, pan tego nie robi, zapraszam, bo się pod... Strzelaj, strzelaj. Przepraszam. Patrz, co on robi na telefonie. Jak bardzo? Bardzo przepraszam. Oczekuj, pan... A kochasz mnie? Tak. No dobra. Ja ciebie też, Denis, kocham, tak samo jak ty Sysię. Nie! On nie jest od nas, nie jest z nami, nie jest z nami! Strzela! Nie, nie, nie! Ja się nie spodziewałem. Nie! Jaki kurwa debil! Jeszcze mogłem skrzynki iść otworzyć! Jaki kurwa zjeb! No i chuj. Ja pierdolę, poch... Będziesz, kurwo, 200 rybek łowił. Ale jak mieli dać 10 sekund, jak ten idiota zaczął do nich strzelać? Szukajcie tego, co przynieśliście. Od teraz wpierdalam wszędzie to zdjęcie z Sysią. A, to byś szukała to? Od dzisiaj taki, kurwa, screen będzie. A, dobra. Lokalnych medyków. Po to na Sandy jechaliśmy. No, no dobra, kurwa, nie wiem, czy się będzie panią. Nie mogę. Zaku. Nie mogę zaku. No mi też nie. Chciałbym kiedyś, żeby użyli pałki, przysięgam. Była na prawo. Walczmy! Dawaj, dawaj, dawaj. Jedź, jedź, jedź. Stary, 30 taser, to jest niesamowite. Widzę DC Denisa. Denis został 7 dni bana i UNWL-kę.
Bo go spektował chyba bydlak i on powiedział... Powiedział do doktorka, jak nikogo nie było obok, czy ktoś zetką sprawdzał. Bydlak powiedział, że mu się nie chce i dostał 7 dni uwłekę bez możliwości wykupu. I co, nas spektują w 7? Czy o co chodzi? Żeby tego było mało, ja wam coś pokażę! To jest chuj! Spatrzcie se to! Wiecie czemu ostatni mój odcinek został skrócony? Nie został skrócony, bo administracja mi kazała. Nie, nie, nie! To nie tak, że ktoś mi z administracji kazał rządowy wyrzucić odcinka. Ja wam pokażę. Kai Grandi! I czajcie, że ktoś, kto był na tym rządowym, zgłosił film, że go nagrywałem bezprawnie i wrzuciłem to do odcinka. Czajcie to? Rozumiecie to? To jest rządowy. Chciałbym poznać osobę, która kurwa zgłosiła to, że było streamowane, był streamowany rządowy. Ja nie wiem, czy to zgłosił, bo to nie jesteś w stanie to wyjebać. Przeczytaj Discord, patrzę. O, po streamie się ogarnie. Ja pierdolę. I co teraz? Wyjebane w to, co się po streamie ogarnie. A więc, Denis dostał bana. Nie za powiedzenie, że zetkę. Za to dostał Warna. I oni go spektowali wtedy już. I on powiedział... Powiedział do chyba Dolera. Ja ci bliknę, ty weź bana na siebie. Bo mnie na rządowy wołają, czy coś takiego. No tak, czekaj, no weź na kanał, Denis, weź na kanał, Denis. No to niech pokażę nagranie z tego. Ja bym z chęcią nagranie z tego obejrzał. A powiedziałeś tak? Powiedziałem tak. Dobra, to ja ci bliknę tutaj w tym, w gierce powiedziałem. Znaczy nie w gierce, tylko że zaraz ci bliknę i wyciągnąłem telefon, kurwa, w gierce. I nie powiedziałem, po pierwsze, nie powiedziałem żadnego słowa, kurwa, bana. I on powiedział sam też, kurwa, mi sam ten gościu powiedział, dobra, bo mnie też wołają na rządowy. Więc kurwa takie słowa tam nie padły, więc ich nagranie pokażę kurwa z tej sytuacji. Ej, uszamy naszą pracę też, a nie kurwa nie wiem, bo... No nie, nie no, dostałeś, ale... dostałeś Warna, dostałeś Warna. Nie, widzę czerwonego Warna. Dobrze, dostałem Warna, teraz go widzę, teraz się do tego przyznaję, że go zobaczyłem w tym momencie dopiero. Wcześniej w gierce nie widziałem Warna. A to nie czemu nie mógł pójść? Warna. Czemu nie... Bo ten Warn teraz nie... Daj klip, jak jest klip, daj klip. W lewym górnym się pokazuje, rozumiesz? Ja go po prostu nie widziałem. Dobra, byłem skupiony na akcji z tobą. No to dobra, no to powiedzmy, że nie no, wiem, mi się no nie byłem skupiony. Dobra, na to jedna prosta rzecz. Czemu nie może pójść War na cały screen? No. Tak TBH. Dlatego, że Bydlak nie ma dostępu do tej admina i wysyła je przez nas przez serwer. Ale na Five City przecież zawsze były takie, pisali ci na... Ale Kajzer mówi, nie, dawali Warny dla tyba. Ale też pisali. Dobra, tak, nie ma znaczenia, ale nie ma znaczenia, gdzie co było, po prostu. Ej, ale czego wy narzekacie, że nie widzicie czerwonej wiadomości na czacie, gdzie... No ale jak dobra, możesz... no ja ci po prostu mówię, że można wpierdolnąć Warn, tyle. Nic ale więcej. Teraz jest szukanie na siłę takiego, że wiesz, dajcie mi posłuchaj, to nie jest szukanie na siłę, tylko mówię ci, że byłem skupiony na akcji z Piotrkiem, bo do mnie policja strzelała, rozumiesz? I nie wiem, w którym momencie nawet przyszedł ten Warn, bo się nie skupiłem, kurwa, na tym, tylko się skupiłem, żeby uciec. Nie widziałem tego Warna, przysięgam. W piątek w nocy dostałem bana dwa dni. Ja dzisiaj wracam do... Dzień dobry. Wracam dzisiaj do domu, nie? Znaczy wracam się do domu. Budzę się, kurwa, dobra, odpalam już kompa. Patrzę, Fatek ma streama, latają, brakuje im ludzi. Mówię, dobra, wbiję, polatam z nimi, nie? I patrzę, mam bana. I mówię, ja tak, co? Chuj, idę się zapytać, o co chodzi. A ja dostałem informację, że zostałem zgłoszony za ten Tower Defense w końcu. Ej, babeczka w kartelu? Ty! Tak, dostałem dwa dni za tego towera, za którego miało w ogóle nie być banów. Finalnie dostałem bana, nie? I mi zostało 7 godzin, jak od 15 odpalałem. Ja mówię, ty, co to jest za ban? No za tower defense, przecież miał być 2-4. A. No i pyk. Dzień dobry. Dobry. Co tam się wydarzyło? Luźno dzisiaj. Wczoraj doszło do porwania zastępczyni sędziego głównego. Wczoraj, przedwczoraj, coś takiego. W każdym razie Denis wziął ją na przesłuchanie. Dobrze pogroził. No i się rozpierdoliła na wszystko.
To jest ta asystentka, to jest babeczka ze zdjęcia wtedy z tej nocy, ta asystentka. I ona rozjebała się na wszystko i okazuje się, że sędzia główny zbiera sobie teczki na mnie, żeby mnie zapierdolić. Do tego, w trakcie przesłuchiwania Minta, Mint się rozpierdolił na kartel. I finalnie tak go zabili, ale rozjebał się na kartel. I coś jeszcze, bo muszę... Brakuje mi tu niestety Denisa, bo Denis jednak wie najwięcej. Dlatego ja będę musiał SMS-a do niego wysłać i sekunda. A. No ale to co, policja go zatrzymała, czy co? Ten Kasper Mint był zatrzymany za morderstwo, nie? No. I oni go tam trzymali, no i klasycznie proponowali mu jakiś pewnie układ, że wyciągną go z tego, jeżeli się rozjebie. I sędzia się pytał o kartel przy przesłuchaniu, przy tym DTU i tak dalej. Zaczął się wypytywać, co tam, jak tam. A Denisa nie ogarnę chyba, bo jest dupa. Ale jeżeli chodzi, wracając do tego, sędzia chciał wstrzyknąć Jajkowi jakieś bajery, żeby był namierzalny, coś takiego. No i w skrócie sędzia główny to już się nie pierdoli kompletnie w tańcu i na dwa fronty leci. To chipa? Chciał mu wpierdolić pod skórę? No na to wychodzi. I ta typiora się to wszystko wysprzęgliła. Wiemy, kurwa, wszystko i ona zostanie. No pewnie czuję, że nie zostanie, ale... Ona będzie naszym korumpem, będzie nam mówiła co i jak. To się boi chyba. W każdym razie... No sędzia się... Sędzia sobie grabi. To jest kolejny raz, jak sobie grabi. Wcześniej, potem jeszcze wystawił to... Ten nakaz, znaczy nakaz, ten papier, żeby zabić Beruna. No. Dosyć problematyczne. Jak to wyszła ta sprawa? Rozprawa będzie na dniach. Na dniach rozprawa, co? Czyli dostał opaskę. Opaskę i od półtorej Kurwa, tygodnia. Co ty? Ładna fryzura. A dziękuję. Po półtorej tygodnia, od półtorej tygodnia popierdala z GPS-em, nie może zrobić nic. Jedyne co robi, to wali konia. No ale nie kręci się nigdzie obok waszej bazy. Nie, no tak, no mówię, wali konia. On nawet do nas na bazę nie może przyjechać. No i dobrze, tak macie działać. I próbujemy to cały czas ogarnąć, ale zastępczyni, kurwa, sędziego nie jest kompetentna, żeby poprowadzić sprawę. Pytałem się adwokata, na jakim etapie jest sprawa, to nawet nie jest założona. Ta policja nawet, kurwa, oskarżenia nie wysłała, tego aktu. Nic. No to co? No to trzeba, kurwa, zgłosić to dalej i tyle, no. No Dojb powiedział, że no, musimy czekać i to jest tyle. Nic się nie da z tym zrobić. A gubernatorem gadaliście coś na ten temat? No powiedział, że trzeba poczekać. Aha, no i mi najbardziej szkoda w tym wszystkim... Najbardziej mi szkoda w tym wszystkim Beruna, bo kurwa, nic nie może zrobić, nic. No to jest fakt, blokowanie człowieka. To jest gorzej niż jakby, nie wiem, przymusowo gdzieś siedział. Więc, no, sędzia główny, no to już jest ciężki temat. No będzie trzeba, bo aktualnie z tego co wiem, to się zaszył chwilowo gdzieś. No ja też, i z tego co słyszałem, to jutro bodajże będzie. O. Mówisz, że potwierdzone info od kogo? Od samego sędziego, bo pisałem do niego SMS-y. Mi powiedział, że wraca z jakichś wakacji, czy on gdzieś sobie poleciał odpocząć. Wraca i ja generalnie jestem już dowiedziony co i jak. Tylko problem taki, że jak sędzia główny jest cięty, to przecież kurwa Berun tak zdechnie. Wtedy trzeba będzie ogarnąć jakieś odbicie konwoju. No tylko, że już wtedy odbijemy konwój, on będzie poszukiwany wcale. To mu się zmieni dane. Chociaż no dane się nie da zmienić przez, no bo jak zmienić dane, to przez DOI. Teraz pytanie, na jakiej zasadzie współpracuje sędzia. No tego to ja nie mogę ci nic powiedzieć, bo sam nie wiem aktualnie. Jeżeli ty twierdzisz, że sędzia w tym momencie działa na dwa fronty, czyli jak mam rozumieć... Pracuje dla nas. Tak. A jednocześnie pracuje dla organ ścigania. Tylko teraz pytanie, po której korzyści bardziej ma. Bo wiesz, jakie mamy na niego dowody, że on się z tego nie wybroni. Ja wiem. Właśnie by się przydała rozmowa, dowiedzieć się, o co tutaj kurwa chodzi. Bo aktualnie on... Bo to on wypytywał ten kartel na przesłuchaniu Minta. A potem nagle Mint ginie bez żadnej rozprawy. W tym momencie będzie go trzeba dostarczyć po prostu i pewne metody użyć, żeby powiedział, dlaczego zbierał dowody. Mhm. No tylko to dopiero jutro jesteśmy w stanie zrobić. No niestety, no. Mamy ręce złożone, no.
I pewnych spraw nie da się przeskoczyć, trzeba czekać. No i kwestia jest taka jeszcze, że kartel ubiera się jeden do jeden jak prezes. To samo. Ten sam fit, ta sama maska, ta sama czapka, te same koszule, te same spodnie. Ubierają się dokładnie tak samo. DTU, DTU. Pojebało mi się. Wiem. Mamy już namierzonych dwóch i będziemy w końcu... Maj, ale no to... A czy to Mike White? Albo tak. Ten? Jeszcze Smith. Tak, zgadzają się. Nick Dana. Bo Smitha to... Kurwa, nie wiem, bo dziwnie mi rozpoznać kogoś, jak jest zamaskowany i jakiś mam jakiś modulator na mordzie. Ale jak ktoś zaciąga tak wieśniacko każde zdanie, no to ciężko tego nie wyłapać. Bo no on każde zdanie... Prawda. On mówi tak. Będę robił to... Albo możemy zrobić inaczej? I on każde ostatnie słowo tak akcentuje. No niektóre przyzwyczaje nie zmienimy, więc po tym łatwo się wkopać. Mhm, dobra. To ja będę leciał. A dzisiaj będzie się dał paczki zamówić? Znaczy wy macie zamówione coś? Jeszcze nic, czy bo nie ma nic w ogóle no na tym. No to mi wiesz, jak mi podeślesz. A, no dobra, dobra. No, ty to masz akurat wiesz jak. No elegancko, Grandierpa. No i elegancko. Co jest, no? Globusa porwali. Kto porwał Globusa? Później, nie mam pojęcia, ale nie odzwania nic. Czyli daj mi ten, gdzie jesteś, to cię zgarnę, ja mam 22 minuty. To mogę pomóc to jeszcze, no bo ja o 21 to spotkanie idę. A to teraz co miałeś? Co? Teraz byłem na jeszcze innym, no kurwa, zawiłe wszystko, nie będę ci tłumaczył. Bo i tak nie zrozumiesz. Ile ty masz tych spotkań? Tyle co twoja matka, jak do roboty jeszcze chodziła dziwka. Gdzie jesteś, pytam. Powiem kwadraciak. Jestem, ja jestem obok. Jest bardzo chrupiące. Co jest Józek, co jest Józek? Korupce. Józek, co tu się dzieje? Józek, kurwa mów! Ten typ z tyłu? Ten żółty. Poddać go? Tak, napierdalaj do niego. Śpi. Nie pierdol, że rozjebałem chłopa, on wam nic nie zrobił i mnie wyrobiłaliście w tym momencie na minę. Jajko. Za buty, kurwo, jebana! A! Bracie, o kurwa, przepraszam! Bracie! Słyszysz? No? Te debile jebane mi powiedziały, że do nich napierdalałeś. Nie strzelałem do nich. Ja wiem, ja ci rekompensatę dam. Już. Przepraszam ci za te strzały. Nic nie widzę. Nie musisz, nic, jest okej. Okay. Kurwa, gdzie ja jestem? O kurwa, cię boli. Gdzie ja jestem? Przepraszam, chłopaki. Kurwa. Pomóż ale mi, tamtego mi zostaw, bo ja go zastrzeliłem. Nie, ty kurwa, jak do ciebie... Zamknij mordę, Kleksie. Dobra, będzie ci znowu ganiać. Nie kończąca się przygoda. Dobra, to daj mi ten, pieniądze jakieś. Powiedz coś. Halo. Kurwa. Halo. 400, nie. Zjebę mnie. Zamknij mordę, czy jakoś zaraz cię podpalę. O kurde, ile pieniędzy. Git? Dogadani jesteśmy? Kurwa. Dogadani jesteśmy? Tak, dogadani. Witam, panie BDQ. O kurde. Nie zrobili. 2 tygodnie minęły. O kurwa, co? Skąd oni się wzięli? Kolejny klub, no przed chwilą. Przed chwilą ich nie było! Mieli chyba klub. No, oni to dobry klub mieli. Oj, lipa. Ups. Otwarte. Dobra, zapraszam po kolei, do każdego. O, do tamtych też można. Ja do dupeczki pójdę, że mnie przeszukała. Witam panią. Dzień dobry. A gdzie panią to ode mnie ucieka, że mi trzeba przeszukać. O tak. O Jezu. Witam.
Ło, wow, co tu jest? Spójrz na to. Wow. O kurwa. Widzisz to? Chyba nie powinniśmy tego widzieć. Dobra, wyjdźmy stąd, wyjdźmy stąd. Tam, chyba nie powinniśmy nie tego widzieć. Chyba nie, chyba nie. Ty. A oni mi gadali, nie? Żeby pieniądze przeszykować. Aha, no to dobra, to już wszystko jasne. Co tam ciekawego było? Ale jak coś tu nie widzieli? Nie, nic tam nie ma. Nic nie ma. Nic tam nie ma. Tam chuj wie o co chodzi w ogóle, weszliśmy tak dla sportu. Dokładnie tak. Przesuń, przesuń, przesuń. Panowie, rozsiądźcie się, dzień dobry wszystkim. Rozsiądźcie się, loże są otwarte. O kurwa, mam. Dobra, wszyscy mnie słyszycie? Tak. Ja se stanę. Ja też. Dobra. Jakieś sprawy bieżące, panowie, coś? Zanim zaczniemy wszystkie debaty? Chyba rozumiem, że nie ma żadnych. To zaczniemy. Doszły mnie nietypowe słuchy na myśli, że się współbratacie. Czyli organizacja między organizacją. Chciałbym to sprostować. Jeżeli nie płacicie organizacji drugiej za pomoc, to nie ma bractwa. Zrozumiano? I kurwa, oczywiste. Ostatni raz widzę, jak organizacja drugiej organizacji pomaga. Ja się ustawiam, jak nie topesz. Panowie, mam dla was naszykowane fajne paczki. Chwilę. No przecież my płacimy TTV-kom za konwoje. Zawsze po streamie płacę TTV-kom za jakiś odbity konwój. Dobra, panowie, mam dla was 5 paczek przygotowanych. Niespodzianek. Mhm. Drugą taką fajniejszą opcją. Coś byście chcieli zmienić w aktualnej naszej strukturze? Coś, co kuleje? Coś jest do zmiany? Chciałbym waszych opinii wysłuchać. Więc może mój kolega zacząć. Płatność macie w przeciągu 24 godzin od dnia prelicytowania. W przypadku, w którym nie będziecie mieli dostarczonej gotówki, giniecie. Nieważne, czy... Ile ja mam? 1 600 000? Fatek ma 1 000 000? A Denis ma? 24 to 24. I chuj mnie to chodzi. Mama wam się. Denis ma? Dobrze, mamy 5 paczek. 700 koła. Właściwie 4. Piąta jest bonusowa, jeżeli będziecie wszyscy chcieli. Denis ma 700 koła. Zasady są proste i wyraźne. Jedna organizacja i jedna paczka maksymalnie. Aha. Paczki są... Jaka chujowizna! ...będą dostosowywane do kwoty. Jeżeli kwota przekroczy pewną barierę, my może dorzucimy coś ekstra, żebyście nie byli bardzo stratni. O, to akurat dobrze, to dobrze. Nie będziemy zabierać, żeby nie było. Będziemy co najwyżej dawać. To git. Wszyscy zrozumieli zasady? Jest to paczka, bym powiedział, dość przeciętna, ale na akcję może wam się przydać. Wydaje mi się, że na jedną, dwie akcje starczy. Cena wywoławcza 100 tysięcy, przebijemy maksymalnie o 50. Nie. Przebicia 10 tysięcy. Nie. Słucham państwa. No jakbym mógł rozlicować drugą, wtedy to bym to wykupił, nie? Ale jak nikt nie chce, no to... 100 tysięcy. O. 100 tysięcy. 100 tysięcy po raz pierwszy. Ja tego nie biorę. 100 tysięcy po raz drugi. Wiesz. 100 tysięcy po raz trzeci. Sprzedam. Nie. Dostarczenie pieniędzy masz. Poczekajmy. Nie opłaca się. W sensie, jeżeli to jest na dwie akcje, to nie. I mi się wydaje, że oni nie wiedzieli, że mają tam otwarte. Dobra? Super. Dobrze. To my to dalej. Z tego co patrzę, paczka numer 2. Powiedziałbym, sprzęt dość obficie wyposażony, jakby to ująć. To jest trochę więcej niż poprzedni, ale wydaje mi się, że paczka jest więcej warta, jeżeli o to chodzi. To już cena wywoławcza 150 tysięcy. Są państwo? 150 po raz pierwszy. Jest chujane, to jest 160. Tylko... 160.
Schujane to jest, że kurwa jedna paczka na jedną organizację. 90. To po co zarabiać w kurwę sosu? 210. Jak możesz być gołodupcem i wygrać pakę? 230. 40. 250. 60. 270. 270, dobrze słyszałem, czy 60? Tak, 270. Nie, 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 nie. Spokojnie. Po raz pierwszy. Ja myślę, że tą trzecią... Po raz. A chuj wie w sumie, poczekajmy, bo oni każą opisują. I po raz trzeci. I każda jest coraz, coraz tak droższa ta paczka. 24 godziny. I teraz patrzcie, teraz będą te auta, teraz będą auta. No tyle. Dogada się na przekazanie gotówki oraz odebranie pas. Dobrze. Paczka numer 3. Jest to bardzo mała paczka. Ale w środku, może powiedzieć, kluczyki. Że kluczyki, mówiłem? Nie powiem wam do końca co to, bo nie mówię. Ale powiedzmy, że cele wyławcza, ubań, 650 po raz pierwszy. 700. 700. 800. Poczekajcie, poczekajmy na czwartą. Nie wiem, kto powie. Bo patrzcie, to idzie z tym, patrzcie, pierwsza była już chujowa, druga trochę lepsza, trzecia to już są jakieś kluczyki. Czwarta, ja bym się w czwartą wkleił. Ja kurwa mówię niewyraźnie. Ty kurwa słuchasz mnie uchem czy brzuchem? Ja? Nie kurwa, ten z tyłu. Czego nie zrozumiałeś początkowych zasad? Jedna paczka, jedna ekipa. Co kurwa było niezrozumiałe? Nie usłyszałem tego. To kurwa uszy prze... Dobrze. Milion. Milion po raz pierwszy. Milion pięćdziesiąt. Kurwa, kusi mnie do piątej czekać, ale boję się, że prześpimy to, kurwa. Dobra, zależy co teraz powie. Do cyrku nie przyjechałeś. To dzidzik jest. Dobrze. Przejdźmy do paczki numer 4. O. Paczka numer 4 zawiera bardzo dużo wyposażenia. Znaczy jest ono, można tak to ująć, skromne. Dobra. Z racji skromnego mówię tutaj, że amunicja, no będziecie musieli się postarać, żeby ją zdobyć do tego, ale macie za to mnóstwo. Czy? Cena wywoławcza? 500. Brać? 500 tysięcy. Więc, po ile można przebijać? 50. Powiedzmy, że po 100 koła. Przebijmy do 100 koła. Minimalna dzielnica. Kurwa! To ja poczekam na razie jeszcze chwilę. Cena wyławcza, pół bańki, proszę bardzo, tutaj pan po prawej stronie co pamięta. Chcecie tego pewnie, czy chcecie paczkę numer 5? Tak. Okej. Okay. No podpucha, coś mi tu jebie fiutem, coś mi tu jebie fiutem! 20. Coś... 100 dolarów. 200. 100 koła. 150 koła. Coś mi tu jebie fiutem! Nie, 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 nie. 800 tysięcy? Jebie mi tu fiutem, zaczęli licytację od niczego. I kurwa, i czy na pewno chcemy? Ile, ile jest? 800 tysięcy po raz drugi. 50. 850 po raz pierwszy. 900. 910. 910 po raz pierwszy. 920. I on się śmieje! On się śmieje, słyszycie? 1050 po raz drugi. 1050 po raz trzeci, sprzedane. Bierzemy go tam, warto i chuj. Co?! Nie bierzcie przykładu z kolegi. Pytałem się grzecznie, czy chcecie paczkę numer 5, czy nie. To była ta paczka? Tak, to była ta paczka. Mówiłem, bo się śmiał jebany, mówiłem! O kurwa. Panowie, jeszcze mam dla was wieści nietypowe. Karę mam dla was. A wiecie za co? On za... Za mi... Organizacja ma czas tygodnia na to, żeby przywieźć nam 200 sztuk koksu. Ja pierdolę, bo mi się chce na koks jeździć. Nieważne, nie obchodzi mnie jak to zdobędziecie, czy to kupicie, czy to nazbieracie. A gangi? Wszyscy. A gangi mają mi przywieźć marihuanę. Też 200? Nie no. Marihuany? Przecież oni tego kurwa leżą. Ja wiem, że przy tym leżą, to marihuany będziecie musieli mi przywieźć 500. To jest kula czy FCK?
Bo umówmy się, bo kule to... No dobra, zapłacić milion za kule to też chujowo, ale dostać FCK za milion, to jeszcze gorzej. Cóż, po dobrej cenie wydaje mi się, że kupi... On dostał FCK?! Myślę, że solidna dla Wachtera, co? Nie, nie wierzę, nie wierzę w to! Dobra, zakończam okrągły swój, jeżeli nie macie do nas pytań i nie jesteście w stanie nic nam konkretnego powiedzieć, to myślę, że zakończymy na dzień dzisiejszy. Ugadaliście się z moimi ludźmi odnośnie paczek? Właśnie, jak odbiorę paczek? Czy da radę dzisiaj? Brakuje. To ja. Dzisiaj będzie da radę coś to odebrać? Czy to już odbieram w tym momencie i się rozliczamy? Dostaniesz telefon, nie? A to dzisiaj już ogarniemy, tak? To nam potrzebne, możecie ich wypuścić. To super. Nie, dostaniesz telefon do 24 godzin. Dzień dobry, czy można się spotkać na doju, bo mamy sprawę co do naszego przyjaciela Jonathana Vibro? Aktualnie jestem zajęty, panie Burger. A czy ta sprawa jest chociaż w toku? Jest w toku. I kiedy można się spodziewać rozprawy oraz tego, że nasz brat będzie oczyszczony z zarzutów po rozprawie? W tym tygodniu. Mhm. Dobrze. W kontakcie. Ty, oni są wszyscy na doju, zobacz. Jazda. Nie, znaczy... Ale jest doktorek tu już? Ja, Fatek, są Góra. Gdzie jest reszta? No, dzwoniłem dwa razy doktorka i się rozłączyłem. No, no przecież on tu stoi. Aha, dobra. Andrew Kamos, proszę, nagrywasz Alwina i Wiewiórki 3. Dobra, Andrzejek, niech kurwa... No przecież tu są strojąc, przyjebany. Dobra, my z Fatkiem wlatujemy górą, wydołem. Musimy znaleźć jakiekolwiek wejście, czegokolwiek. Byliśmy, że wbijaj chłop. Dobra, ale co my w ogóle mamy znaleźć? Cokolwiek, a może będą kurwy w środku. Strzelanina. Dlatego se tłumik wziąłem w razie W. Niego trzeba było dać pizdę po cichutku. To już na ziemi? To już to? No. Oj. Pięć par, dobra, tutaj oczywiście zapakowane. Proszę. A otwierać tak, żeby mieć puste ten? Chyba tak. No dobra. No to ja chyba lecę od razu, bo... Nie zapomnijcie o koksie. Tak. A my straciliśmy... Czekaj. To tylko fanty do zwrotu, my od razu lecimy, bo... się śpieszymy, chcemy na to FIB się wpierdolić zaraz. Dobra, ostatni raz oddajcie fanty im. A, bo bez... Dobra, zapomniałem, przepraszam bardzo. Kurwa, schowki, Piotrek, schowki. Dobrze. Zawodzi nas pan, panie Piotrze. Gdzie mam was zawieźć? Dziękuję bardzo, do widzenia. Przepraszam. Słuchajcie, 5, 10, 15, 20, 25, dobra. Czy jest coś gorszego od kamyka w nosie? Tak zalana sysia przez Denisa Sadek. 700 amunicji do długiej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć skorpionów? To czym? Kurwa, przez skorpion to jest gówno pierdolone. Hello. Uważaj! O co, to skąd ma tego... Wypierdalaj. Wypierdalać? Wypierdalaj, więc... Bo stestuję kurwo na tobie. Ale jestem kurwo. Co tam frajerze jebany? Haha, wypierdalasz. Takich zjebów się z kilometra da się rozpoznać, wiesz? Dobra, kolejna paczka. Jeden kałach?! Jedna M-ka?! I 500 ammo do tego?! To kosztowało 1,5 miliona?! Wypierdolę się ekipę jawnie na pieniądze. Dawaj. Tu nie. Co jest? To sygnały są już kurwa. Co jest? Jakim cudem są bomby? A nie! Czekaj, tu jest to zejście dołem. Tędy nie. Znaczy tu nie ma zejścia, już tu masz tylko... To jest ta winda, to nie, to jebać, to nie. No co, kliknąłem guzik. To jest tu? Strzelają się. Kto się strzela? No, gdzieś się strzelałem, gdzieś...
tamtą stronę. Nie słyszysz tego? Słyszę. Kurwa? Tylko nie wiem, czy to nasi od góry, czy... Na dole Andrzej się napierdala. Możesz mnie obserwować tylko. Halo, to wy się strzelacie? Nie. To ty się strzelasz? Nie, to balasy się, kutasy strzelały. Git. Tam niedaleko. Musimy z otwartą głową. O! O kurwa, jak to jest pokój sprzątaczki. Wypierdalaj, odsuń się. U, dzień dobry. Tutaj? Mamy tutaj? Proszę zobaczyć. Jest wszystko do zatarcia śladów. Jak widać, tutaj jest mop. Mop wiadomo, do czego służy. Nie będę mówił. Do płycia. Wybielacze. O tu, proszę zobaczyć. Hydrogen peroxide, a biohaling cleaning agent. Jak sama nazwa wskazuje, agent. Czyli tajny wózek do ciał. I tu znowu tyle. Zobaczmy, ile tego jest. Biological reagent agent. Dla tajnych agentów. Gaszę nagranko. Czekaj, dobra, biorę to. Me. Bierze pudełeczko. I chowa do plecaka. A co to jest? To jest WD-40? Agentów. Dobra. Ty, no wypierdalaj zjebie jebany. Psy przyjechały. Jak psy przyjechały? No Andrzejek mi pisze, że psy przyjechały. No to nie wejdą. No kurwa, gorzej jak wejdą. Ile mam amunicji? Nie wiesz, jak robimy? Taki pewien pastor, stoimy przy windzie. O kurwa, nie mogę się... Nie mogę! Czekam. Dawaj do jakiegoś pokoju. Musimy go rozjechać. Da się? Tu, dawaj, kłacz. Nie da się, musimy się napierdalać. Kłacz się, może się nie skapie. Jak wejdzie, to go rozpierdalamy. Podchodzi. Musimy, wstawaj! O kurwa, to żeś zrobił. Nie strzelaj! Zginą ludzie! Mamy zakładników, nie strzelaj! Nie strzelajcie. Sprzątaczka. Zajebiemy ich! Kogo? Stoją za drzwiami, za nami, kurwa. 20 pracowników FIB. Pokażcie ich. Juta ci mogę pokazać. Zaraz ich pokażemy, ale najpierw... Ilunia. O kurwa. Przede mną aktualnie dwóch napastników. Mówię, że mam zakładnika, w kolejnym składnika żadnego nie widzę, więc zaraz go wezmę, przyniosę. Panowie, jestem z GTU. Celuję, mamy napierdala, kolegę. Będziemy się zaraz napierdalać. My próbujemy zjechać z windy jakoś, bo tu nic nie było. Próbujemy to ogarnąć, żeby nikt nie leżał, że po linie się zjechać. Mamy dobra. Człowieka w środku, z zakładnikami. Gdzie? W jakim środku? Za mną w pokoju jest. Okej, okay. No to chciałbym zobaczyć ich, tak? Chwileczkę. Wiesz, że musimy się napierdalać. No to niech im zrobi kurwa plecy i opiebany. Tu się da bez kurwa tego pierdolenia się na to piętro? To zwykłe chyba. Nie, tu już trzeba się pierdolić z windą. Stary, jest czterech. Więc? Pięciu. Strzelaliśmy już. Waliśmy pizdę? Trzeba będzie. No to mów kiedy, to ja otwieram drzwi. Ale to jest bez sensu, bo ja będziemy... No to możemy... Dobra, ty odpuścili, mamy tylko jednego, możemy go dojebać i się pierdolić.
Ale mamy ciężko, kurwa. Co macie? No, jak no, chcesz, nie? My mamy ciężko stąd wyjść, bo oni obstawią każdą stronę. Więc lepiej jakbyśmy przeszli do was i tam dopiero zaczęli co polegać. Ale tu nas będziemy zakleszczeni. No i oni muszą wjechać wtedy. Ale stary, to się wydaje, będzie masz tylko jeden punkt taki dobry. No i od jednej strony też, kurwa nie wiem, no ja bym przeszedł do was, nie wiem, bo my tu chuja zrobimy. Ilu, do was poszli wszyscy, ono zostało tylko dwóch. Przejdźmy do negocjacji. Jest tu, nie wiem ilu jest, chyba strzega, bo czegokolwiek. Okej. Okay. Jest sprawdzę ile jest. Nie otwierać. Dwóch tu jest. Dobra, to wy negocjujcie, czy nas przychodzicie i zerwicie w trakcie, jak będziecie szli. Dobra. Nie strzelajcie. Dobra, dostał polecenie. Mają do nas tutaj przyjść. Gdzie ta wiewiórka pierdolona jest? Jak jestem tu, to i tak mi mogą wpierdolić lapa. Ja powiem doktorkowi i wyjebiemy im obaj. Dobra, jazda. W sekundzie. No. Szykuj się. Wydamy negocjacje. Se kurwa może zrywać gacie ze starej jajka. Poczekaj, niech się otworzą do nas. Co teraz? Konia walimy, nie? Co mówisz? To... Może mi obciągniesz. Nie. Leży. Nice. On ci nie wychyli, frajer. On tak będzie siedział. Niech oni zamkną nam drzwi. Niech oni otworzą je. A bez sensu, kurwa, to zrywa negocjacje, żeby kurwa nie biegać? To na chuj zrywali! Czekaj. Trzymaj, ja muszę ten. Uważaj. Już? Czterech. Pięciu. Leży. Co jest? Leży kolejny. Kurwa, a. Nie wiem, kurwa. Czemu te KOKRP jest tak spierdolone? Czemu tu kurwa nic nie musi działać, nie może działać? Połom lewa, prawo. Czemu kurwa klamka mi się nie może... Co tu się odkurwia? Raz, dwa. Czy my naprawdę musimy chodzić po rządowych? Nie pierdol. Nie, to się nie dzieje. Numer znaki 4, 3, 7, 16, pele Martin, czyli szukam. Nie dość, że jeden jest na kasku. Jaką komendę, jak to nie jest ich komenda? Dzień dobry. Ale wszyscy opatrzeni niż funkcjonariusze. Ja mam proste pytanie. Dlaczego, kurwa? O, już pouciekali z radia, widzę na imię policjanta. Natomiast na wjeździe przed chwilą na FIB ich kurwa jest 11. O co tu chodzi teraz? Zrywają negocjacje i nie wjeżdżają. O co chodzi? Nie wiem, ale mogę się dowiedzieć. No to ja tłumaczę sytuację. Wjechaliśmy na FIB, bo chcieliśmy zacząć kilka tam innych kwestii różnych. No i policja dostała zapewne te powiadomienie. Amerykański system. 5 zł. I policja i FBI. Nie wiem skąd w ogóle dycha się nagle wzięła. Żeby policja od tego zaczynając. Sędzia, gubernator by musiał nakaz dać.
wjechała kurwa 11 osób. 9 tu na pewno gdzieś jest. I... No wiesz, generalnie nie mam problemu o reakcję na to, bo to... Normalne. Natomiast, no kurwa, jeszcze kask się tu wpierdala, rozumiesz? No to nie mieliście dogadanych limitów żadnych. No nie było żadnego dogadywania limitów. To wszystko było kompletnie... Kompletnie, proszę, ja ciebie z pizdy wszystko, co tu się teraz działo. To zbierz tam ID-ki, se dograjcie to do końca i ogarniemy. Elo! Elo. Ja sprawię, bo od razu już wyjaśniam, bo to ja od razu, jak jest, ci pokażę. Gdzie to kurwa jest? Nie to. To. Pokaże mi się to? Nie. To nie lepiej, jak akcję skończycie najpierw. A ja nie wiem, znaczy na tylko chcę ci pokazać. Jesteś na tym, na live'a? Możesz Piotrek też wejść. No. Żeby potem nie było jakichś pretensji, czy to do mnie, czy do policji, czy do kogoś jesteście? Mhm. Dobra, załączam. Dzwoni może coś w tej sprawie. Dobra. Owen, słucham. Jesteś na FBI? No właśnie kapitan do mnie dzwoni, ogrze, jakieś łamanie jest na FBI. Tylko z głos, bo jest łamanie, tu mnóstwo policji jest. Czyli co, wszystkie jednostki tam wezwać? Kurwa i cło od czarty dobra, na miasto! Dobra. Rany, zgaś mojego streama, jak grasz w gierki. No. Przy nie, okazji. Piotrek, no ale już wiesz, o co chodzi. A czemu siedzisz na moim streamie, będąc rozgrywce? No to mnie zgłoś do Metagaming. Zgłasza. No i tak tego nie robię. No i gidno i fajnie. Tylko przyszedłem ci po prostu powiedzieć. Że to nie ja, nie ten, tylko Has z Jasperem kazali. A wszyscy kurwa i tak sobie siedzą kurwa na streamach i wypierdolone w to. No ale i mnie obchodzą tego, kurwa, wszyscy. Nie. Ja pierdolę. A czemu kurwa słod? No nie wiem, no gubernator zasadził główne, że się wjebali na je, kazali, a potem do mnie zadzwonił sędzia główny i powiedział, że jednak ma być dycha, że gubernator zmienił zdanie. Więc to wiesz, stary, to nie wiem. Kurwa, czemu słod? Nisa, tak? No nie wiem, no kazali rzucić czarny na miasto. Rzeczy to razem, to nie jest moja wiesz. Woda ci się gotuje. Do wanny. Oni, do ciebie kurwa. Oni sobie za przeproszeniem kurwa wymyślili takie coś, więc wiesz, ja w to nie ingeruję, ja sobie po prostu grałem o to fuju. Mnie tam nawet nie było na tej akcji tak naprawdę, bo ja miałem jakąś sprawę kurwa ze zabitym jakimś prokuratorkiem, aż tym adwokatem na sęd. Ja pierdolę. No ja kurwa jeżdżę Sandy kurwa szpital, bo jakiegoś adwokata kurwa zabili na CK albo coś i jeżdżę, zbieram jakieś dowody, karty, pierdoły jak debil. Kurwa, na chuj on ten limit zwiększył nagle, no kurwa. Dobra, mogę iść grać czy coś jeszcze? No ta, no bo kurwa, jaki jest? No to ja nie wiem, no to wezwijcie sobie ich, no bo to ja nie wiem czemu tak kazali, to ja tylko wydałem polecenie, no. Nie, to ja wnioskuję kurwa o cofnięcie akcji i tyle, ja nie będę się pierdolił z tym teraz. To nie ma kompletnie sensu kurwa. Nie mamy żadnych jebanych szans. Nie dowiadujemy się o limicie dopiero jak w pierdol dostajemy. To się mija całkowicie z celem, kurwa. Jeszcze chłop TPK zajebał ID504, żeby go nie poddali. Bo i mają pod joba to, a my nie mamy. Cóż, jakby to powiedzieć, mamy konflikt interesów. Tak? Tak, reasumując, jedna osoba z zarządu zezwoliła ci na wjazd. A druga osoba z zarządu uważa, że wjazd na to miejsce jest atakiem terrorystycznym. Więc tu mamy konflikt interesów tak zwany. Dlatego w dniu dzisiejszym cofnę akcję i będzie git, nie? Nie git. Nie wiem, kurwa mać. Czemu nie mogli na nas... Nie wiem. Nie no, wpierdolimy tym creepsom, ale nic nie oddamy im. Zaraz Solory porozmawiamy. A pan Solory pomimo zawieszenia dalej w doju siedział. Siedział czy wykonywał pracę? Siedział i był cały czas dostępny i wykonywał pracę. O, dziękuję. W takim razie zaraz będziemy właśnie z nim rozmawiać na ten temat. Dobrze. W takim razie ja mam pytanie do pana, panie sędzio. Mhm. Bo tutaj wraz z adwokatem no gdybaliśmy co i jak. I o co chodzi z tym, że wydał pan bez żadnej rozprawy wyrok terroryzmu i od razu kary śmierci dla Jonathana Vibro. Polecenie z urzędu. Z urzędu. Tyle czyli... panu mogę powiedzieć. Z urzędu pan zabija zostało, ludzi, tak? Które zostało cofnięte. Nie, spokojnie. Zostało wydane pozwolenie na wystawienie terroryzmu
Aczkolwiek, jeżeli klient by podpisał ten terroryzm, jeżeli chce rozprawy, to ta sprawa zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych musi się odbyć. Każdy obywatel przed rozprawą sądową ma możliwość podpisania ugody prokuratorskiej z prokuratorem na dany wyrok przez niego nadany, poza procesem sądowym. Jeżeli obywatel natomiast nie zgadza się z wyrokiem i chce się bronić, musi mu zostać zapewniony sąd. Mm-hmm. A jak się zakończyła rozprawa Kaspra Minta? Rozprawa Kaspra Minta? Tak. Wie pan, to już tutaj jest pan akurat osobą, z którą nie będę rozmawiał na tematy innych ludzi. Też pana sprawa nie dotyczyła. Kojarzy pan to zdjęcie? Jak najbardziej byłem tam. Pan Kasper Mint był przesłuchiwany. To normalne warunki do przesłuchiwania? Jak najbardziej. Tak? Z tak. Workiem na łbie? Oczywiście, żeby inne osoby, z racji, że agencja znajduje się w centrum miasta, nie została rozpoznana. Standardowa procedura przy przejęciu przesłuchań przez agencję wywiadowczą. Tylko problem jest jeden. Mhm. Zasadniczy. Agencji wywiadowczej nie było. Były tylko dwa agenty TTU. No, jest D11 i D13. Agenci z agencji wywiadowczej czekali na górze. Tak? Mhm. Śmiem w to wątpić. Możesz wątpić. A jak sytuacja z podawaniem substancji psychoaktywnych? To znaczy? Wie pan, niecodziennie się komuś podaje GHB przy przesłuchaniu. Coś panu świta? Proszę pana, jeżeli bym komuś podał GHB przy przesłuchaniu, to jeżeli zna się pan choć trochę na substancjach, doskonale by pan wiedział, że taka osoba byłaby całkowicie niezdatna do rozmowy i byłaby całkowicie niekomunikatywna. Więc podejście jakiekolwiek do podawania substancji GHB do przesłuchania wyklucza się z faktem w ogóle samego fenomenu przesłuchania. Do przesłuchania może i tak, no ale po przesłuchaniu już nie do końca, nie? Passenger. Po przesłuchaniu. Chwileczkę. No to tak, po przesłuchaniu, no to zastanawiamy w ogóle sam motyw, jaki mógł być do podania substancji po przesłuchaniu, gdyż ta substancja nie wpływa na fakty, które wydarzyły się przed, tylko wpływa na stan psychiczny oraz pamięć i... Bo dziwnym trafem, po tym przesłuchaniu, ta osoba skończyła z wyrokiem z terroryzmem. Bez żadnej rozprawy, bez możliwości obrony, to od razu zjechał na komendę, a następnie miał konwój i... Tyle. Jeżeli chodzi o wyroki terroryzmu... Czyżby przesłuchanie było jakoś robione nie tak jak należy, niezgodnie z prawem? Na pewno nie. Aczkolwiek jeżeli chodzi o wyroki wydawane na tak zwane CITO, powiedzmy, są to wyroki, które są w momencie przyłapania na gorącym uczynku za czyny terroryzmu oraz przewiezienie je i ciągłą asekurację tutaj i widoczność obywatela, który to przestępstwo popełnił. Mm-hmm. Czyli to normalne, a jest dostępne nagranie z przesłuchania dla adwokata, bo dziwnym trafem, gdy o to zapytaliśmy, jest jakiś ciężki problem z tym. Jeżeli przesłuchanie odbyło się w przeciągu ostatnich 48 godzin, to jak najbardziej jest. Nie, próbowaliśmy je zdobyć tego samego dnia i nie dostaliśmy odpowiedzi, że nie ma, nie dostaniemy czegoś takiego. A sam nasz przyjaciel obudził się w transporcie. O! Z tydzień, półtora tygodnia temu? Nie wiem, zweryfikuję tę informację. Mhm. A przesłuchanie kogo się tyczyło? Artura Eggmana. Może pan kojarzy? Jajka, no. No. Podowiem się. Będziemy prowadzić śledztwo w takim razie odnośnie jakiegoś tutaj przesłuchania. Skontaktujemy się z lekarzami, czy jakieś tutaj obdukcje były. Mhm. No dobrze. To życzę miłego dnia. Wzajemnie.
On coś kręci. No oczywiście, że kręci. Tylko trzeba będzie kurwę dojebać. Czy coś oni za nami poszli? Coś się stało? Nie. Telefon mi wypadł. Gdzieś w gabinecie? Nie, nie tutaj na klatce. Nie no, co to są za zjeby? Mam nadzieję, że administracja czuwa i widzi, że chłop pisze itemy. No, marszale są dzieci. Zbierzcie czwórkę. Dobra, wyzwanie kogo... Wjeżdżamy do Swatek, Andrzejek, widzę kto jest. Wpierdalamy się do Kripsów. Dobra. Halo? No. A ile za to zlecenie? Nie wiem, coś tam ci sypnę. A oni są teraz na ośce? Nie tak, nie? Oni się nie ruszają stamtąd, kurwa. Ilu ich mniej więcej jest? Tam z 6 czy 7. Dobra, ogarnę. To te Kripsy chyba, zobacz. Są, no. Z 6 ich będzie. Z 6 do rozjebania. Jak? Halo? I o, jak? Jestem ja, no jesteśmy tu w trójce na barze. Trzech? O, czwarty potrzebny, mamy czwartego? No nie mamy czwartego, jesteśmy tylko w piątce. Ty zobacz, mamy czysty dach teraz, moglibyśmy tu wejść. No dawaj, ląduj. Naszych trzeba wydzwonić, albo zawiśnij w powietrzu, wydzwoń naszych, niech podjeżdżają. Nie, już lądujmy. Co tak? Ci... No. Uj. Jazda. Jazda, dobra. W sumie oni mają, kurwa, bicie na mnie z góry. Tylko ja jestem ten, co bije od góry. I właśnie dostaję pizdę. Skąd? Skąd on go wyjebał? Widziałem główkę? Nie. Piuta w dupie widziałem. On powiedział plecy zanim zdechł. Dobra, wyjebana, wybiegam se. Jak mam dostać, to i tak dostanę. Skąd on go kurwa pawcio snajper wypierdolił? Leżysz kurwo. Wyszedł? Podjechał nas. Nice. Zbiegł do środka, Ponoć oni mogą być kręcić. Ty, ale nie tak na tym. Aha. Wchodzi tu ktoś. Jest lipia, ja trzymam. Uważaj, kutasie. Wyłaź na dwór, pizdeczko. Przeszukuj go, może ma kamzę. Nie okien, bo cię kurwo na zewnątrz nie widzę. Weź no to sobie, no. Ja go mogę przeszukiwać? No, zobacz tam, Anna. Zobacz, ma dziewiątkę, daj mi dziewiątkę. No, chodź tu. No, dziewiątkę drugiemu daj. Najlepiej, no. A o chuj tu chodzi? Nie wiem właśnie, ja nie wiem. To tak kurwa studio tam. Ja chcę tylko zobaczyć, czemu stoi na dachach, zanim jeszcze nic zrobiliśmy. Ilu leży? Ja jednego. Co tam? Ilu? Ja jednego. Ja dwóch, jeszcze dwóch jest na nogach minimum.
Dwóch. Dobra, daj mi ten, daj mi z niego, tylko przeszukałeś? Dajcie tylko te ID-ki. Tylko. Kurwa, mówię ci, że chcę ammo, to chcę ammo. A mi helikopter to dał. No cały czas tam siedzi. Pilnuj wejścia. Miał dziewiątkę, miał dziewiątkę. Kurwa. Lecimy na dół i pomóc? Kolejna ammo. Ja bym wszedł, ja bym wszedł, ja bym wszedł, ja bym wszedł. Są tu info, info, nasi. Ammo mi się skończyło, ma ktoś ammo? Tak, chodź, chodź na górę, tam. Do budynku, do budynku. Daj mi ammo. Jeden jest pokazany. Fast, 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 fast. Jezu, co tu się dzieje? Szybko daj. Masz 20 do środy z 20. No, mam ammo, czemu mi się klama zacięła? Co to są za zjewy? Ale dobra, bez lipy, bez lipy. Kurwa, ile tam jest? Co tam się zbiera? Nie ma ich sześć. Dobra, mamo, odblokowałem się. Gdzie oni są? Policja się wjebała na trzeciego, szaleje. Co się stało? Spokojnie. Chyba w pizdę. Niesie pan ręce. Nie, no czemu policja się wpier... Nie. A, no tak. To wiem, że mu się wjebali, bo sam policję wezwałem, ale...